na uroczystości otwarcia Muzeum Handlu Wiślanego, nowego oddziału Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Szanowni Państwo, nowy oddział Muzeum Handlu Wiślanego FLIS znalazł swoją siedzibę w dwóch zabytkowych spichlerzach. Przygotowując to miejsce, muzealnicy stworzyli opowieść o dziejach Grudziądza wpisanych w wiślany szlak, będący głównym bodźcem dla rozwoju miasta w zakresie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym. Muzeum Handlu Wiślanego to także opowieść o ludziach, którym Wisła dawała i odbierała życie, kreowała od wieków ich tradycje, profesje i pasje. Zawarta w przestrzeni muzeum narracja jest wyrazem troski o zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa wielu pokoleń wodniaków, a także umożliwia poznanie własnej tożsamości kulturowej. Drodzy goście, szanowni Państwo, w niezwykłych przestrzeniach grudziąckich spichlerzy witam serdecznie gospodarza dzisiejszego wieczoru, prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Witam przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, senatora Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bobera. Witam serdecznie panią poseł Rzeczypospolitej Polskiej Iwonę Michałek. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Mariusza Kałużnego. Witam również serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Tomasza Szymańskiego. Witam wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego. Witam również serdecznie wiceprzewodniczącą Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego panią Agnieszkę Kłopotek. Witam Karolę Skowrońską, honorowego obywatela Grudziądza. Witam wiceprezydentów Grudziądza Różę Lewandowską oraz Szymona Gurbina. Witam przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza wraz z przewodniczącym Łukaszem Kowarowskim. Witam przedstawicieli samorządów, wójta gminy Dragacz Dorotę Kryzymon, wójta gminy Roguźno Krzysztofa Polesiaka. Witam również serdecznie sekretarz gminy Grudziądz panią Annę Palczewską. Witam wojewódzkiego konserwatora zabytków Sambora Gawińskiego. Witam radnych Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Witam członków Rady Muzeum w Grudziądzu. Pragnę także serdecznie powitać dyrektorów i przedstawicieli grudziąckich szkół oraz placówek oświatowych. Witam serdecznie przedstawicieli muzeów naszych zaprzyjaźnionych instytucji oraz prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich Marcina Zdanowskiego. Witam przedstawicieli grudziąckich jednostek samorządowych oraz spółek miejskich. Witam serdecznie przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji. Witam pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz pracowników Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Szanowni Państwo, życząc wielu wrażeń dzisiejszego wieczoru, witam wszystkich Państwa raz jeszcze i proszę o zabranie głosu prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Szanowny panie senatorze, pani poseł, panie pośle, panie marszałku, radni Sejmiku, radni Rady Miejskiej, koledzy, przyjaciele, samorządowcy, zacni goście, szanowni Państwo.
Dzisiaj w Grudziądzu obchodzimy święto, bowiem otwarcie takiej instytucji, w której dzisiaj się znajdujemy, to rzecz wyjątkowa w historii naszego miasta. To rzecz wyjątkowa też dlatego, że powstała dzięki pasji wielu osób, nie tylko muzealników, nie tylko historyków, ale także pasjonatów historii naszego miasta. A ta historia jest bardzo bogata, bardzo ciekawa. To jest zarówno historia ta kawaleryjska, lotnicza, ale także bardzo ciekawa i bogata historia rozwoju gospodarczego. Historia rozwoju handlu, rozwoju właśnie różnych firm, które funkcjonowały w Grudziądzu. I ta instytucja, którą dzisiaj otwieramy, właśnie ma pokazywać, jak nasze miasto rozwijało się na przestrzeni wieków, też budując się w oparciu o królową polskich rzek Wisłę. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy projekt, który otwieramy, jest elementem szerszej strategii. Otóż konsekwentnie od 4 lat inwestujemy w grudziąckie zabytki, inwestujemy w Spichlerze. W ciągu tej kadencji zainwestowaliśmy ponad 20 milionów. To jest rekordowa kwota. Ten projekt to jest jeden z wielu, które realizujemy. Duży projekt o wartości około 10 milionów złotych. Ale przecież za kilka miesięcy pewnie spotkamy się w tym samym gronie albo zbliżonym i będziemy otwierali kolejny Spichlerz, gdzie będzie miała siedzibę, będą miały siedzibę instytucje pozarządowe. Zrealizowaliśmy też ileś mniejszych projektów, jak chociażby rewitalizację Spichlerza 45, Spichlerza, w którym mieszczą się biura Urzędu Miejskiego, ale także konsekwentnie inwestujemy w zabytki grudziąckie. To jest chociażby w Górę Zamkową, inwestujemy także poprzez nasze spółki, poprzez MPGN. MPGN także realizuje rewitalizację Spichlerzy i nie tylko, bo jak pewnie Państwo wiecie, lada moment ruszy inwestycja w Domu Korzenieskich, w bardzo prestiżowym, historycznym budynku zlokalizowanym na naszym rynku głównym. Zatem bardzo dziękuję za to, że możemy się tutaj spotkać i dzisiaj rzeczywiście wspólnie świętować to, że nasze miasto się zmienia, że nasza Starówka żyje, że zdobywa uznanie nie tylko wśród mieszkańców Grudziądza, ale także osób, które do Grudziądza przyjeżdżają i bardzo pozytywnie odbierają zmiany, które w naszym mieście zachodzą. Szanowni Państwo, nie byłoby tego projektu, gdyby nie grupa właśnie historyków, muzealników, pasjonatów. To oni przyszli kilka lat temu z pomysłem utworzenia takiej instytucji. I pozwolę sobie im dzisiaj podziękować, że mieli takie marzenie, bo to było kiedyś marzenie, i mieli determinację, aby te marzenia po prostu przełożyć na konkretne działania. Pozwólcie Państwo, że wymienię chociażby panią dyrektor Emilię Markot-Borkowską, która przez ostatnie lata, miesiące praktycznie wkładała serce w realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście panią dyrektor Violetę Pacuszkę, dyrektor naszego muzeum, panią Annę Weiler, zasłużonego pracownika, muzealnika grudziąckiego, Małgorzatę Kurzyńską, Pawła Nastrożnego, Dawida Szenwalda, Łukasza Ciemińskiego. To dzięki waszej ciężkiej pracy, dzięki waszej niesamowitej wiedzy o Grudziądzu, o historii Grudziądza udało się ten projekt zrealizować. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Nie byłoby tego projektu oczywiście, gdyby nie było środków finansowych. I w ten projekt uwierzył marszałek województwa. I dziękuję za to, że udało nam się pozyskać prawie 10 milionów na jego realizację. Dziękuję panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Wiem, że jest w delegacji, jest dzisiaj nieobecny, ale dziękuję zarówno wicemarszałkowi, zarządowi. Dziękuję oczywiście radnym sejmiku, którzy podejmowali stosowne uchwały, które musiały być podjęte, aby ten projekt był zrealizowany.
Dziękuję także radnym Rady Miasta Grudziądza oraz panem przewodniczącym, bo bez waszych decyzji, chociażby budżetowych, zabezpieczenia środków w czasach bardzo trudnych, kiedy musieliśmy się decydować, czy realizować taki projekt, czy inny, nie było wątpliwości, że musimy budować naszą tożsamość i musimy inwestować też w takie instytucje właśnie jak ta. Bardzo dziękuję wam za to wsparcie i za podejmowane decyzje. Dziękuję projektantom, bo to też wasza wiedza i wasza niesamowita pedantyczność spowodowała, że dzisiaj możemy podziwiać te wnętrza, to co jest na zewnątrz. Dziękuję tym bardziej, że to są Grudziądzanie. Dziękuję pani Ani Czajce, dziękuję Tomkowi Czajce, który wkładał całe serce wczoraj jeszcze własnoręcznie. Dopieszczą, że tak można powiedzieć, cegiełki wokół tego muzeum, więc naprawdę dziękuję wam za to oddanie temu projektowi. Dziękuję tym, którzy wykonali to fizycznie, firmie 3JM Michał Baryłka. Nie wiem, czy są przedstawiciele tej firmy. To jest firma wyspecjalizowana w realizacji takich projektów właśnie w obiektach zabytkowych, które są bardzo trudne do realizacji. Ale żeby one były możliwe, to musiała być też dobra współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. I tu też chciałbym podziękować służbom konserwatorskim. Bez tej współpracy, czasami wielogodzinnych dyskusji, trudnych dyskusji, ale zawsze konstruktywnych. Zawsze wychodziliśmy tutaj wzmocnieni i jakby konstruktywnie te problemy rozwiązywaliśmy. Dziękuję, nie wiem czy jest obecny, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Samborowi Gawińskiemu. Dziękuję także Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, pani Izie Fiałkowskiej. Dziękuję też tym, którzy stworzyli projekt wnętrz i te wnętrza wykonali. To jest kolejna firma. To jest firma Pattern Studio Rafał Krzemiński. Dziękuję oczywiście wszystkim moim wydziałom i moim pracownikom różnych wydziałów, bowiem to począwszy od Wydziału Architektury, Budownictwa, który przecież wydawał wszystkie pozwolenia, musiał tutaj naprawdę bardzo mocno nad tym pracować, żeby to szło w tempie. Dziękuję Wydziałowi Inwestycji z panem Markiem na czele. Pan Marek, nie wiem czy jest, był przed chwilą na Izbie Inżynierów, naprawdę to człowiek, który nie przespał nie jedną noc. Wiem, jak ten projekt był trudny, jak skomplikowany, co się działo, więc naprawdę dziękuję za zaangażowanie całego pańskiego zespołu. Dziękuję oczywiście Wydziałowi Funduszy Unijnych, no bo to są ci, którzy zdobywali środki i je będą rozliczać i na bieżąco monitorować. Dziękuję także Wydziałowi Komunikacji i Biurze Współpracy, Biurze Marketingu. Oni przygotowali całą otoczkę promocji tej instytucji. Dziękuję także architektowi miejskiemu, to już mówiłem, pani Ani Czajce, architektowi Zieleni, też gospodarzowi Starówki. Wszyscy byli w to zaangażowani. To jest sukces, wasz sukces, sukces całego zespołu, który nad tym pracował przez kilka lat. I dzisiaj naprawdę mamy wielkie święto. To jest święto mieszkańców Grudziądza, ale to jest wasza zasługa. I cieszmy się, że możemy właśnie dzisiaj tak miło się spotkać i to świętować. Dziękuję także mediom, bo media były z tym projektem na dobre i na złe. Były różne sytuacje, ale zawsze patrzyliście na to przychylnie i nas też wspieraliście. Dlatego także wam dzisiaj dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że to muzeum, ta instytucja nowa będzie służyła wiele lat na mieszkańcom. To nie jest tylko muzeum, ale to jest przecież także taka instytucja edukacyjna, że będą ją odwiedzali nie tylko młodzi ludzie, nie tylko dzieci, szkoły, ale także i dorośli. Tak to zostało przygotowane. Przed nami kolejne wyzwania, bo mamy kolejne spichlerze, które wymagają zagospodarowania. One jeszcze wymagają właśnie tej kreatywności, stworzenia dla nich nowych funkcji, ale Grudziądzanie są kreatywni i wierzę, że w kolejnych latach takie kolejne uroczystości miłe będziemy, w takich uroczystościach będziemy uczestniczyć. Bardzo dziękuję wszystkim i zapraszam później do zwiedzania. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Zbigniewa Sosnowskiego.
Szanowny panie prezydencie, szanowna pani dyrektor, drodzy gospodarze dzisiejszej uroczystości, szanowny panie senatorze, szanowni panie posłowie, koleżanki i koledzy samorządowcy, drodzy pracownicy muzeum, wielce dostojni goście wedle tytułów i godności, panie i panowie. W imieniu marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego, jak również obecnego duchownego Michała Czepka i własnym, bardzo serdecznie państwu dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się bardzo, drodzy państwo, że w tym szczególnym momencie, nie tylko dla muzeum, dla dyrekcji muzeum, ale dla mieszkańców Grudziądza, mogę być razem z państwem. Dzisiaj tak naprawdę to muzeum otwiera swoje drzwi nie tylko dla mieszkańców Grudziądza, o czym mówił pan prezydent, ale jestem głęboko przekonany, że także mieszkańcy naszych miast, miasteczek i wsi będą tu przyjeżdżać, by poznać nie tylko tę piękną historię Szlaku Wiślanego, ale także poznać historię mieszkańców i jego miasta. To bardzo ważne dla nas wszystkich. Pan prezydent tak pięknie mówił o roli i znaczeniu tego muzeum, dlatego ja nie będę się powtarzał, skupię swoją uwagę tylko na tym, co jest także ważne z naszego punktu widzenia, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Otóż pan prezydent wspomniał, ja to jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to dzieło, to piękne dzieło, które będzie służyło nam wszystkim, mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, zostało sfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego w wysokości ponad 9 milionów złotych i to jest znacząca kwota i w tym miejscu pragnę podziękować także panu prezydentowi, wszystkim radnym Rady Miejskiej Grudziądza, bo przecież trzeba było znaleźć te dodatkowe pieniądze i dopiero razem wspólnie mogliście państwo to zrobić, a my możemy być udziałowcami tegoż sukcesu. Drodzy państwo, jak pozwólcie, że wspomnę tutaj jedno nazwisko, szczególnie jedno, a może nawet dwa. Otóż to bardzo ważne, kiedy samorząd, zarząd województwa posiada to silne wsparcie osobowe w osobach, które reprezentują was w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które były wam, można powiedzieć, tak przychylne i zabiegały o to, żeby te środki tu trafiły. Jest ze mną pan radny Michał Czepek. Ja zawsze powtarzam, pan Michał w sposób bardzo subtelny, delikatny, ale bardzo skuteczny potrafi poruszać te problemy, które są istotne dla waszego miasta. I korzystając z okazji, że jestem tu razem z wami, korzystając z waszej obecności, właśnie chciałbym panu radnemu podziękować. Dziękuję także panu radnemu Robertowi Malinowskiemu, którego tu dzisiaj nie ma, ale bardzo często rozmawiamy na te tematy, które dotyczą Grudziądza. Warto o tym mówić, drodzy państwo, bo jeśli ma się takich ludzi, którzy, można powiedzieć, sprawują pewien mecenat nad miastem, to państwo możecie być pewni, że w sytuacjach kryzysowych, kiedy potrzebujecie tych środków finansowych, to macie to wsparcie. Warto też podkreślić, drodzy państwo, szczególnie dzisiaj, w tym szczególnym momencie, że jednak te pieniądze, które zostały wykorzystane na odbudowę tych spichlerzy, pochodzą z regionalnego programu operacyjnego, czyli są środkami z Unii Europejskiej. Trzeba o tym powiedzieć, bo dzisiaj często słyszymy, że one nie mają znaczenia, że poradzimy sobie. Nie, drodzy państwo, dobrze wykorzystane pieniądze służą nam wszystkim, obywatelom naszego województwa. Drodzy państwo, nie pozostaje nic innego, jak podziękować państwu wszystkim za tę piękną współpracę, za to, że potrafimy razem być ze sobą i budować piękną wspólnotę. Dziękuję samorządowcom, dziękuję wszystkim i życzę nade wszystko tego, aby rzeczywiście ten obiekt, który dzisiaj otwieramy, służył jak najlepiej nie tylko mieszkańcom Grudziądza, ale całego regionu. Panie prezydencie, pozwoli pan, że na ręce pani dyrektor przekazę ten skromny upominek, który będzie wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich pracowników Muzeum w Grudziądzu. Dziękuję panie marszałku. Zapraszam do zabrania głosu senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Ryszarda Bobera. Tak, marzenia się spełniają i to jest jedno z tych marzeń, które mieli mieszkańcy Grudziądza, a dzisiaj w taki świetny sposób możemy podziękować wszystkim, tak jak uczynił to pan prezydent, za to piękne dzieło. Panie prezydencie, pani dyrektor, wszyscy dostojni goście według tytułów, drodzy mieszkańcy Grudziądza.
powstało coś, co służyło kiedyś dla chleba. Dziś jesteśmy w okresie, kiedy kończą się dożynki, kiedy dziękujemy za ten chleb. I tutaj kreatywność ówczesnych ludzi, mieszkańców, gospodarzy tych terenów skutkowała tym, że te spichrze powstały. Dzisiaj my jako Polacy odwróciliśmy się troszeczkę od królowej naszej rzek Wisły, patrząc na nią pokrytą łachami, nieżeglowną. I mam też takie marzenie, aby ta rzeka wróciła do swojej świetności. Jeszcze jako mały człowiek pływałem statkiem do Malborka, była ona żeglowna. W tej chwili jest to inaczej i musimy dołożyć wszyscy starań, żeby rzeczywiście tak się zadziało. Ale ten piękny obiekt, jak pan prezydent powiedział, będzie służył jako interaktywne muzeum, gdzie będzie przychodziła młodzież, dzieci, bo często nie wiedzą, skąd jest chleb. Samorząd województwa za chwilę będzie inwestował w podobny obiekt po drugiej stronie, w młyny. Wierzę w to, że tam ten projekt również doczeka się pięknej realizacji, że tam całościowo już będzie, bo on będzie dedykowany właśnie muzeum interaktywne dla chleba. To jest niezwykle istotne. Ale to, że tutaj jeden z tych spichrzy został w tak piękny sposób odnowiony, odrestaurowany, to naprawdę wielka duma. To perełka, bo sam wchodząc tutaj, to nie wyobrażałem sobie, że można coś tak pięknego stworzyć z obiektów, które były praktycznie w ruinie. Jest jeszcze kilka tych obiektów i tak jak pan prezydent mówił, po kolei małymi krokami. Macie marzenia, a marzenia się spełniają. W związku z tym życzę, niech się spełniają wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Zapraszam o zabranie głosu panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Iwonę Michałek. Panie prezydencie, panie senatorze, panie marszałku, panie pośle i wszyscy wymienieni przez tutaj panią prowadzącą i pana prezydenta w trakcie ich wystąpień osoby. Ja powiem tak. Kiedy chodziłam tutaj do liceum ogólnokształcącego pierwszego, jest tam pani dyrektor z mojego liceum, cieszę się, że trzyma poziom, to wtedy chodziliśmy koło spichlerzy i szczerze mówiąc tak trochę baliśmy się tam wchodzić, bo się po prostu to nie wyglądało dobrze. A teraz, kiedy się miasto, prezydent miasta, radni, marszałek się nad tym bardzo pochylił i słyszę nowe inwestycje, które będą w te spichlerze są zaplanowane, to się bardzo cieszę. Cieszę się dlatego, że jak przyjeżdżam do Grudziądza z Torunia, a często tu bywam, to widzę miasto piękniejące, nowoczesne i to z chwała, ale też miasto, które pamięta o swojej historii. O ludziach, które to miasto budowali, o dobrych rzeczach, które się zadziały w tym Grudziądzu. I się bardzo z tego cieszę. Powstało piękne muzeum, jeszcze nie widziałam, mam nadzieję, że zobaczę dzisiaj i później też. Piękne muzeum interakcyjne. Cieszę się szczególnie mocno, ponieważ jestem związana z edukacją właściwie całe swoje życie zawodowe, to cieszę się, że to będzie również muzeum edukacyjne. Naszym zadaniem, ja przynajmniej mówię o sobie, moim zadaniem jest teraz tą wieść o tym muzeum grudziąckim zanieść do szkół nie tylko grudziąckich, bo grudziąccy to na pewno, grudziąckie szkoły doskonale to wiedzą i będą wykorzystywać. Ale trzeba tą wieść zanieść do wszystkich szkół w województwie. Nie tylko. I tutaj deklaruję swoją współpracę, ponieważ takie możliwości pewnie się tutaj z mojej strony pojawią. Chciałam podziękować bardzo za tą wspólną pracę i cieszę się, że będą następne spichlerze otwierane z nowoczesną infrastrukturą w środku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani poseł. Zapraszam do zabrania głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Szymańskiego. Kochani,
przywitani już przez moich poprzedników, przyjaciele Grudziądza, przyjaciele Grudziąckiego Muzeum imienia doktora Władysława Węgi. Szanowni Państwo, wszystko rodzi się z miłości. Wszystko rodzi się z zaangażowania, ale też chęci osiągnięcia wymarzonego celu. Do wszystkiego potrzeba pasji, ale żeby to wszystko osiągnąć, potrzeba ludzi. Dlatego bez ludzi, bez pasji, bez zaangażowania, chęci wykreowania czegoś, co Grudziądzowi się należało, powstało to miejsce, w którym tutaj jesteśmy, 16-wieczny spichlerz, który w końcu będzie miał prawowitego gospodarza, którym będzie właśnie Muzeum Grudziąckie. Szanowni Państwo, tak wiele słów ciepłych zostało dzisiaj wypowiedzianych, jakże ważnych dla nas Grudziądza, którzy znamy te obiekty wpisane jako pomnik historii w 2017 roku i będą cieszyły nie tylko nas, ale kolejne przyszłe pokolenia. Szczerze liczę na to, że miejsce to nie będzie służyło wyłącznie temu, żeby pokazywać eksponaty. To miejsce ma żyć, tętnić życiem. To miejsce ma być codziennie wypełnione dziećmi i młodzieżą, które w sposób interaktywny, korzystając z nowoczesnych metod i narzędzi naukowych, będą mogły obcować z historią i tożsamością naszego miasta. Bo to nie tylko Ułani, to nie tylko początek szkoły lotniczej, która swoją aktualną przygodę ma w Dęblinie, ale to również właśnie położenie naszego miasta na szlaku wodnym. Ile tutaj rzeczy przepłynęło, ile tutaj zacnych osób było w Grudziądzu, właśnie korzystając z Wisły. Dlatego cieszę się, że mogliśmy wspólnie, panie prezydencie, panie marszałku, wygospodarować miejsce, znaleźć na to pieniądze i powstało to dzieło. Oczywiście, panie marszałku, będziemy liczyć na więcej. To, o czym pan senator wspomniał, inwestycja młyna zachodniego, którego już Urząd Marszałkowski jest właścicielem, również sprawnie będzie przeprowadzona i mam nadzieję, że już niedługo również stanie się tym takim komplementarnym elementem właśnie tego cyklu przygotowywania kolejnych miejsc na szlaku właśnie muzealniczym, nie tylko w Grudziądzu, ale również, żeby cieszyły oczy innych mieszkańców naszego województwa. Serdeczne wyrazy wdzięczności, podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt. I szanowni Państwo, cieszmy się z tego, co mamy. Mam nadzieję, że już niedługo Grudziądzanie będą mogli się również cieszyć tym miejscem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Państwu raz jeszcze za przemiłe słowa i zapraszam do zabrania głosu pana Jacka Chmarzyńskiego w zastępstwie przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej. Szanowni Państwo, panie i panowie, dostojni goście. Sercem kultury jest sztuka, a pewnie głową i umysłem kultury są muzea. Dlatego są tak ważne. To Muzeum Handlu Wiślanego pewnie jest równie ważne, jak przepływająca u jej stóp Wisła. W imieniu pani przewodniczącej mam zaszczyt odczytać krótki list. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani dyrektor, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji otwarcia Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w Grudziądzu, przypominającego zwiedzającym o ogromnej roli, jaką Wisła odegrała w rozwoju Grudziądza, ale też innych ośrodków miejskich leżących u jej brzegów. Określana jako królowa polskich rzek Wisła, przez długi czas stanowiła najważniejszy szlak handlowy i komunikacyjny dawnej Rzeczypospolitej, umożliwiający poprzez port w Gdańsku wymianę towarów za granicą. Ożywiony ruch drogą wodną niósł ze sobą nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również przyczynił się do rozkwitu kulturalnego miast położonych przy rzece i w znaczący sposób wpłynął na to, czym zajmowała się mieszkająca nad nią ludność. Cieszę się, że ekspozycje nowo otwartego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS prezentują Wisłę właśnie w tym szerokim kontekście gospodarczym, kulturowym, historycznym i społecznym. To wielka wartość tego przedsięwzięcia. Jestem dumna, że w naszym województwie dbamy o ciągłą rozbudowę sieci placówek muzealnych i rozwój oferty kulturalnej oraz edukacyjnej. Wierzę, że warto inwestować w kulturę, bo dzięki niej wzmacniamy nasz kapitał ludzki, budujemy naszą tożsamość i tworzymy wspólnotę. Życzę realizacji wielu ciekawych projektów w nowo otwartym oddziale Muzeum imienia księdza doktora Władysława Węgi,
a wszystkim pracownikom satysfakcji spełnienia tej ważnej misji, jaką jest utrwalanie i promowanie naszego dziedzictwa. Z serdecznymi pozdrowieniami, Elżbieta Pinieska, przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za tak życzliwe słowa. Proszę teraz o zabranie głosu panią dyrektor Muzeum Violettę Pacuszkę. Szanowni Państwo, to dla nas wszystkich wzruszająca chwila, zwłaszcza dla nas, grudziąckich muzealników. Bowiem tak naprawdę dzisiaj wszyscy wpisujemy się na karty nowej historii grudziąckiego muzeum za sprawą otwarcia pierwszego oddziału. Wyjątkowego oddziału, bo dedykowanemu jednemu tematowi. Dlatego przed nami wiele nowych wyzwań. Temat znany, handel wiślany, ale wokół niego będziemy tworzyć wiele nowych narracji, zwłaszcza w działaniach edukacyjnych, o których już tak wiele zostało tutaj wspomnianych. Zresztą opowiadamy na ekspozycji nie tylko o handlu wiślanym, bo nie sposób mówić tutaj też o grudziąckich spichlerzach, o historii naszego miasta, jego rozwoju, ze względu na to, że właśnie jest położony nad brzegiem Królowej Polskich Rzek. Proszę Państwa, to jest czas również na moje podziękowanie. Pozwolą Państwo, że zacznę od podziękowań w kierunku Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego. Przede wszystkim za zaufanie. I tutaj może pozwolę sobie na odrobinę refleksji, bowiem kiedy Pan Prezydent objął urząd prezydenta, kilka tygodni po tym fakcie spotkaliśmy się i ja jako kobieta, oczywiście z rzemiącym sercem, przyszłam do Pana Prezydenta, mówię: Panie Prezydencie, będziemy realizować takie zadanie, no jakie ogromne, ono wymaga mnóstwo wspólnych działań, wiele podmiotów będzie w nie zaangażowane. Pan Prezydent wysłuchał, porozmawialiśmy w końcu, a na końcu powiedział: spokojnie, dacie radę. No i wspólnymi siłami daliśmy, Panie Prezydencie, za sprawą oczywiście wielu osób, które były zaangażowane, o których tutaj Pan Prezydent wspomniał, również urzędników, i myślę, dla nich to było również nowe wyzwanie. Ale dziękuję wszystkim tym, których już Pan Prezydent wymienił, za te kilka lat współpracy, dobrej współpracy, i dzięki której dzisiaj możemy się cieszyć właśnie tym obiektem i tą ekspozycją. Dziękuję również samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego za to, że znalazły się środki na zrealizowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020. Bardzo dziękuję i jeszcze raz kieruję słowa podziękowania za dofinansowanie tego zadania dla samorządu, grudziąckiego samorządu, a więc radnych i Pana Prezydenta. Proszę Państwa, jako muzealnik muszę również skierować swoje podziękowania do tych instytucji, które wsparły nas w realizacji tego zadania, muzealnych instytucji. Temat dla nas nowy, ale myślę, że sprostaliśmy i efekt Państwa zaskoczy. A chciałabym bardzo serdecznie podziękować za współpracę dyrekcji i pracownikom. Nie ma dzisiaj ich z nami. Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pan dyrektor obiecał, że odwiedzi nas w przyszłości, także mam nadzieję, że to się stanie. Dziękuję również dyrekcji pracowników Muzeum Etnograficznego w Toruniu i dyrekcji pracownikom Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmie. Wsparli nas swoimi zbiorami, które mogliśmy wykorzystać w tej ekspozycji. Dziękuję również instytucjom, którymi zaczęliśmy współpracę i będziemy ją kontynuować. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wsparł nas tutaj swoją wiedzą, zwłaszcza w tych początkach działań edukacyjnych, które skierowane będą ku wypiekowi chleba, więc do kogo mielibyśmy się zwrócić, jak nie do Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Mamy zapewnienie, że będziemy tę współpracę kontynuować i ja wiem, że tak będzie. I dziękuję również Młynom Szczepanki, które będą nas sukcesywnie wspierać w zakresie dostarczania mąki, dzięki której będzie można wypiekać chleb. Proszę Państwa, Pan Prezydent wspomniał o grudziąckich muzealnikach. Ja chciałabym Państwu ich przedstawić, ale też dopowiedzieć krótką historię, bowiem kiedy pojawiła się możliwość dofinansowania tego zadania, z panią Emilią Markot-Borkowską usiadłyśmy przy okrągłym stole
i zaczęłyśmy po prostu myśleć o tym, co tu z tym obiektem wykombinować. Przyznam szczerze, że pierwsza myśl to było Muzeum Chleba, bo gdzieś to zostało zapisane, że tak powiem, formalnie w fiszkach Urzędu Marszałkowskiego, ale od ogółu zaczęliśmy dochodzić do szczegółu, no i stworzył się handel wiślany. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom, pani Emilii Markot Borkowskiej, która potem wzięła na swoje barki spięcie wszystkich tematów, wokół którego budowana jest narracja tej wystawy. Dziękuję pani Annie Weiler. Pani Aniu, zapraszam. Nestor Pniąckiego. Od prawie 50 lat. Historia Grudziądza w małym paluszku. A Ania Weiler zadeklarowała się, że opowie w tej narracji o historii grudziąckich spichlerzy. Pani Małgorzata Kurzyńska, kierownik działu archeologii. Która ma swoją działkę archeologiczną na tej wystawie. Łukasz Cieliński, etnograf. Etnograficzne również się przewijają na ekspozycji. Cały system wierzeń, podań, legend, pieśni i wokół tego różnych działań wodniaków, którzy tworzyli właściwie tę historię społeczną tutaj najbliżej Wisły. To jest zasługa Łukasza Cielińskiego. Pieśń. Dziękuję również doktorowi Pawłowi Nastrożnemu, który opiekuje się warsztatem numizmatycznym. Mówimy o handlu, więc nie sposób powiedzieć o pieniądzu i tę część ekspozycji przygotował Paweł Nastrożny. Dziękuję również Dawidowi Szenwaldowi, kierownikowi działu historii. Miał pole do popisu, bo druga RP to jego konik, a tutaj rzeczywiście rozwój Grudziądza w tym okresie mógł zafunkcjonować w przestrzeni tej wystawy. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, spięła wszystko pani Emilia Markot-Borkowska, ale w listopadzie ubiegłego roku pojawił się również Paweł Urbanowski, którego zapraszam, który, że tak powiem, dopiął do końca, wziął już na swoje barki ostatnie metry, kumety. Rzeczywiście wsparł panią Emilię Markot-Borkowską tutaj w tych działaniach logistycznych, technicznych, merytorycznych. Proszę Państwa, dziękuję również wszystkim swoim pracownikom działu administracji, działu obsługi, księgowości, bo każdy swoją cegiełkę oczywiście tutaj też dokładał do zrealizowania tego zadania, zwłaszcza ekspozycji. Ale też każde zadanie ma cichych bohaterów i też chciałabym tutaj podziękować Mateuszowi Promińskiemu. Ukrył się gdzieś, nie jest. Realizację wystawy, ale ma znakomite pióro i tekst, który Państwo usłyszycie z ust Flisaka wprowadzającego na ekspozycję, to jest właśnie jego autorstwa. Poza tym ma taki zmysł estetyczny i za każdym chodzi tu do łóżu włosa, tam włosa i jest po prostu ładnie na tej ekspozycji. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście. Liczymy również na Was na kolejnych etapach realizowania naszych działań. I zanim zaprosimy Państwa jeszcze do obejrzenia wystawy, myślę, że nie kto inny, ale właśnie pani Emilia Markot-Borkowska w kilku zdaniach wprowadzi Państwa w sferę ekspozycji. Szanowni Państwo, oddajemy dzisiaj w Państwa ręce dwa spichlerze, 6 kondygnacji. Zaprosimy za chwileczkę Państwa na 3 kondygnacje wystawiennicze. Piętro niżej znajduje się archeologia i etnografia Krzaku Wiślanego, ponieważ chcemy zacząć od początku, a więc od powstania koryta Wisły. Następnie piętro niżej, tak jak pani dyrektor już wspominała, będzie historia spichlerzy oraz tego, co jest oczywiście związane z przemysłem, z handlem, ze zbożem, czyli historia pieniądza. I ostatnia kondygnacja to jest historia przemysłu związanego ze zbożem, ponieważ to zboże było przede wszystkim spławiane Wisłą i tutaj mamy piękną historię firm takich jak Browar Grudziądzki, jak piekarnictwo, jak młyny, także naprawdę też bardzo ciekawa
kondygnacja. Oprócz tego jest jeszcze poziom, na którym obecnie się znajdujemy, czyli sala edukacyjna wraz z salą kinową, w której jesteśmy. I tutaj chcemy, żeby to muzeum było żywe, dlatego będziemy proponować warsztaty piekarnicze, warsztaty takie pieczywem pachnące, które będą się zmieniały oczywiście również w zależności od pory roku. Będziemy oferowali różne propozycje. Oprócz tego mamy jeszcze kondygnację wyżej, która jest kondygnacją biurową i najniższą kondygnacją, do której też Państwa zaprosimy, w której znajduje się sklepik muzealny i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również kawiarnia z pięknym widokiem na Wisłę. Do Państwa dyspozycji będą tutaj koledzy, którzy oczywiście wszystko wytłumaczą, wszystko opowiedzą. Jeżeli będą jakieś pytania, to również myślę, że im sprostają. A teraz oddaję głos jeszcze pani Barcie Borek-Maszewskiej. Zdradzę Państwu tak prywatnie, że to duża radość mieć taką dyrekcję dwuosobową kobiecą. Gratuluję serdecznie moim koleżankom i kolegom tej pięknej ekspozycji, którą za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy wszyscy, bowiem, drodzy goście, otwarcie nowego muzealnego obiektu to przede wszystkim możliwość obejrzenia tego miejsca, zatem nieuchronnie zbliżamy się do końca części oficjalnej, a w programie czekają jeszcze na Państwa następujące atrakcje. Będzie to oczywiście, jak już wspomniała pani Emilia Markot-Borkowska, możliwość obejrzenia wystawy w Muzeum Handlu Wiślanego, gdzie będą czekać moi koledzy i koleżanki, aby dopowiedzieć, opowiedzieć, zdradzić ciekawostki tych właśnie ekspozycji. Ponadto zapraszamy także do udziału w pokazie pieczywa w części edukacyjnej muzeum, w której znajdujemy się właśnie obecnie. Jak już wspomniała koleżanka, na dolnej kondygnacji zapraszamy do sklepiku, a także do poczęstunku, a o godzinie 20:20 zaprosimy Państwa na muzyczny akcent dzisiejszego wieczoru. W sali, w której znajdujemy się obecnie, wystąpi przed Państwem Sabina Jeszka, artystka pochodząca z Rybnika, która swoją popularność zawdzięcza udziałowi w trzeciej edycji programu telewizyjnego Mam Talent. Serdecznie dziękuję i życzę wielu wrażeń podczas zwiedzania wystawy. Zmian okresu transformacji. I wiele zakładów właśnie upadło wtedy, niestety, biorąc. Nie jest jednak wykluczone, że podobne obiekty powstaną jeszcze wcześniej. Zgodnie z tym, że przyjęcie na wieczną własność miasta. Coś mi się kolega odczuł, że to było 80 lat. A jajo? Jajo to 0,8, tak?
mleko jest 0,8, czyli dobrze, 0,8 i cukier będzie prawie, co? Cukier pewnie będzie 2,31.